omówienie nowych zasad opiniowania przez Radę Dzielnic, zawarcia ponownych umów najmu lokali socjalnych. Tutaj wiemy, że weszła nowa uchwała. Zapisy tej uchwały wskazują, że ponowne zawarcie umowy lokalu z poprzedzoną uzyskaniem opinii Rady Dzielnicy, na terenie której znajduje się lokal, nie dotyczy przedłużania umów najmu w lokalach placówek oświatowych. Rada Dzielnicy opiniuje ponownie zawarcie umowy najmu w oparciu o protokół z wizji przeprowadzonej przez przedstawicieli dzielnicy, posiadane dokumenty oraz informacje dotyczące osób zamieszkujących w lokalu. Wydział wystosował w grudniu do Rad Dzielnic pismo w sprawie oddziału dzielnic. W związku z powyższym proszę Panią Dyrektor o informację, bo ja miałem co najmniej kilka interwencji z różnych dzielnic. Jak to powinno być, w jakiej formule i tak dalej. W pewnym momencie zacząłem to odsyłać do Państwa i uznaliśmy, że zasadnym jest, że tak powiem, wzbudzenie tej sprawy tutaj. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Proszę Państwa, 10 października została podjęta przez Radę Miasta uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w spory mieszkaniowego zasobu gminy. To jest nowelizacja dotychczas obowiązujących przepisów, ponieważ w dotychczasowej uchwale udział Rady Dzielnicy, przedstawicieli Rady Dzielnicy przy przedłużaniu umów najmu lokali socjalnych był zawarty, taki zapis istniał. Natomiast nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest wymóg przeprowadzania wizji w lokalu mieszkalnym, odnośnie którego ma nastąpić przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego. I na podstawie protokołów z wizji w takim lokalu, jak również posiadanych dokumentów oraz informacji dotyczących osób zamieszkujących w lokalu, Rada Dzielnicy wydaje stosowną decyzję. Tak jak do tej pory, negatywna opinia Rady Dzielnicy uniemożliwia przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego. I teraz podejrzewam, że najwięcej kontrowersji wzbudził zapis dotyczący tego obowiązku sporządzenia protokołu z wizji. Ja też miałam kilka telefonów. Były również pytania bezpośrednio do pana kierownika Rafała Wojtusika, który jest tutaj dzisiaj obecny. I w związku z tymi zapytaniami został opracowany wzór. Podkreślam wzór, ale on nie jest taki wymagany przez Wydział Mieszkalnictwa. To jest tylko tak naprawdę propozycja z naszej strony, w jaki sposób ten protokół miał być sporządzony. 21 grudnia 2020 roku taki wzór protokołu został zesłany do wszystkich rad dzielnic. Generalnie chodzi nam o informacje, po pierwsze, czy te osoby, które starają się o przedłużenie umowy najmu, faktycznie w tym lokalu przebywają, bo to różnie z tym bywa. Jak również, czy te osoby nie naruszają zasad stworzenia społecznego, bo pod tym kątem Rady Dzielnicy wydaje swoją opinię. Proszę Państwa, historia tak naprawdę dotycząca opiniowania przez Radę Dzielnicy przedłużenia umowy o uznaniu lokalu socjalnego ma, to jest bardzo długa, można powiedzieć, historia, dlatego że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak w 2005 roku był bardzo duży protest odnośnie budowy mieszkań komunalnych na Łuczaju. Stąd tak naprawdę zrobił się pomysł udziału przedstawicieli rad dzielnic przy przedłużaniu umów najmu lokalu socjalnego, ale również przy sporządzaniu list mieszkaniowych, wzmocnienie tej roli przedstawicieli rad dzielnic. Ja nie ukrywam, że zarówno ta nowa uchwała z ubiegłego roku, jak również uchwała Rady Miasta z 2007 roku dotycząca zasad wynajmowania lokali mieszkalnych odbywała się w ramach takiego zespołu zadaniowego, w skład którego wchodzili przedstawiciele Rady Miasta Krakowa i oni również, Państwo Radni z Rady Miasta Krakowa również bardzo akcentowali konieczność wzmocnienia udziału przedstawicieli rad dzielnic w tej procedurze przyznawania lokali mieszkalnych, udzielania pomocy mieszkaniowej przez nich. Dlatego, że przede wszystkim to dobro materialne, jakim jest mieszkanie, ma bardzo dużą wartość i kierowanie osób, które nie będą szanować tego, co im się tak naprawdę daje, no, ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dla osób, dla sąsiadów, którzy mieszkają w tym budynku, czy mieszkają obok. Stąd nasza bardzo duża troska o to, żeby osoby, które
naruszają zasady współżycia społecznego, po prostu, ja nie mogę powiedzieć, eliminować, bo to jest złe słowo, ale żeby w stosunku do takich osób no, wykazywać należytą ostrożność, ponieważ nie chcemy utrwalać takiego stereotypu mieszkańca komunalnego jako osoby zakłócającej porządek domowy, a niestety taki stereotyp wśród społeczeństwa jest bardzo duży. Dziękuję. Łukasz, jeśli ja nie chciałbym zapytać pan dyrektor, bo tak, bo z faktem nowelizacji uchwały nie ma co dyskutować. Natomiast trzeba się zastanowić nad tym, żeby stworzyć jakieś narzędzia do realizacji tego zapisu, który wprowadza konieczność przeprowadzenia wizji lokalowej, bo tak to się nazywa, i sporządzenia protokołu z tego faktu. Nie wydaje mi się, żeby sami radni dzielnicowi czy członkowie zarządu no, byli w stanie, mieli takie kompetencje do tego, żeby dokonywać tego typu oceny poniekąd, tak? Czy ktoś współżyje dobrze na zasadach, nie wiem, ogólnie przyjętych z innymi mieszkańcami, czy stwarza problem? To jest dla mnie jedna rzecz. To jest rzecz, która jest poparta też konsultacjami z pracownikami ośrodka pomocy społecznej. Ja powiem też o jednej rzeczy, którą w tej chwili straciliśmy w dzielnicach, bo wcześniej opiniowaliśmy przedłużenie najbolotalu socjalnego w oparciu o informacje, które uzyskiwaliśmy od pracowników ośrodka pomocy społecznej danej chwili, którzy raczej zwracali się do policji, do straży miejskiej z prośbą o informacje o danych mieszkańcach, a dwa sami udawali się jako osoby kompetentne i przygotowane do tego typu wizji lokalowej i sprawdzali na miejscu, co się dzieje, jaki jest stan faktyczny. W tej chwili, jeśli sami radni mają chodzić, to moim zdaniem no tutaj ucierpi no, cała procedura na tym i rzetelność takiej decyzji, którą będziemy wydawać. Do tej pory przecież te decyzje nie były podejmowane jakoś a priori, też w oparciu o jakieś doświadczenia i to, no nie wiem, ja szczerze mówiąc, ja jestem oburzony, że tak bezmyślnie proponuje się jedynie, nie wiem, formularz sporządzenia takiego protokołu z wizji lokalowej i to wszystko. Nie technicznie wiem. Jeszcze nie tą rzecz techniczną właśnie chciałbym zwrócić uwagę. Jeśli faktycznie chcemy wysyłać radnych na tego typu wizję, no to faktycznie nie ma możliwości podstaw, nie wiem, oddelegowania radnego, oficjalnego oddelegowania radnego na tego typu wizję. To jest kolejny mankament, który też raz ma problem. Nadużycie. Czy ma się legitymację? I nadużycia to jest trzecia rzecz, o której się nie udziela, bo pana nie powiedzieć. Panie dyrektor, prosta jedna zasada. Jeśli odbieramy inwestycje w dzielnicy, to jest przedstawiciel urzędu, inspektor lepszy czy gorszy, ale jest to fachowiec z krwi i kości, który jest do tego przygotowany, wykształcony i kompetentny. I do tego jest radny, który ma przypilnować tego, czy faktycznie nie ma jakichś nadużyć, czy wszystko jest ok. Jeśli ma jakąś dodatkową wiedzę na temat danego mieszkańca, no to fajnie, to jest ok, to jest in plus. Ale to nie może być meritum sprawy. Reguły. Znaczy, ja bardzo przepraszam, ale mamy przewodniczącego Rady Miasta i nie zgadzam się ze zdaniem, że nie ma co dyskutować z uchwałą. Pytanie. Uchwałą można, tylko wejście państwo. Znaczy nie w tym momencie, bo ja już jeżdżę na tej wizji. Panie przewodniczący, taki, co było za przyczyną tej drobnej zmiany, bo ja też tu widzę. Szanowni Państwo, oczywiście to było tak, i to zresztą to ważne, żeby ta sprawa została dopowiedziana do końca, chociaż większość z nas nie pamięta afer, które się działy w roku 2005, 2004, 2005, 2006, kiedy na paru osiedlach w Krakowie próbowaliśmy wcisnąć budynki socjalne, albo inaczej, w paru miejscach w Krakowie, między innymi na Górce Narodowej, w Hucie, na osiedlu Złota Jesień właśnie, ale jeszcze w paru miejscach. I wtedy w Krakowie był olbrzymi protest ludzi, którzy mieszkali w okolicy, którzy uważali, że wciska się ludzi no fatalny element. I teraz intencją tej uchwały, a także poprzedniej to było, aby te osoby, które są, co do których sprawdzamy, czy należy przedłużać umowy, były sprawdzane pod kątem tego, jak się zachowują. Ponieważ główny zarzut był taki, że dajecie mieszkania osobom, które się fatalnie zachowują i one wchodzą w nowe miejsca i rozwalają. Tam wprowadziliśmy szereg zapisów dotyczących i policji, straży miejskiej. Na początku była mowa, że tego zrobić nie można.
2006 jakoś tak. Myśmy to przeforsowali. Okazało się, że można sprawdzać, jak się ktoś zachowuje, można weryfikować i tak dalej, i tak dalej. To nie tylko robi policja, ale także MOS, ale także internet. I to była główna, jakby, znaczy to była geneza tych zmian. To była geneza tych zmian. Ja rzeczywiście w tych latach 2006-2007-2008 uczestniczyłem w pracach zespołu zadaniowego, który przeforsował te główne uchwały. To były takie trzy ogromne uchwały. A teraz nastąpiła tylko korekta tych rzeczy. I ta korekta, no, tak naprawdę była do, jakby jakimś takim elementem weryfikacji. I szczerze mówiąc, kiedy, a te uchwały wisiały rok, ponad rok, w celach konsultacji, ponad rok. Były zastrzeżenia co do pewnych zmian. Myśmy powołali okrągły stół mieszkaniowy, który odbywał się i dalej się odbywa, i on się później miał odbywać w celu zaopiniowania tych uchwał, do dziś ich nie zaopiniował. Tym niemniej zakwestionowano szereg różnych zapisów, natomiast nie te. To ponad rok, jak nie półtorej roku, wisiało na WIP-ie, wisiało na... Potem było wycofane, ale tylko ze względu na niemożność składania poprawek, no bo już minęły te terminy. Stanowicie Państwo, to jest tak, że jeżeli coś wisi, dotyczy Was, no to na pewno było przedmiotem przynajmniej zainteresowania, jak nie obrad Rad Dzielnic. Jeżeli tam nie zwrócono uwagę na to, no to nie liczcie na to, że my, widząc, że przez półtorej roku, czy tam rok z hakiem, nikt nie zwrócił uwagi na jakiś zapis, na to reagujemy. Tam dokonano szeregu korekt tej uchwały, ale akurat w tej sprawie ani nikt z dzielnic, ani nikt nie zwrócił uwagi. Wręcz jakby wiele osób zwraca uwagę, że ta kontrola społeczna powinna się odbywać. I to powinna być o wiele pogłębiona, ponieważ potem no, jakby obawiamy się i wszyscy się obawiają, akurat może nie Państwo, Państwo wtedy nie brali udziału w tych działaniach, ale obawialiśmy się powtórzenia sytuacji, że kierujemy jakieś grube ilości ludzi do miejsc, które są na razie ciche i spokojne i w pewnym momencie się wybuchają. Albo odwrotnie, prawda? Ktoś się zachowuje fatalnie, sąsiedzi mówią, no nie, mieszkanie komunalne, dlaczego on się tak zachowuje, zróbcie coś, bo nam niszczy zasoby i tak dalej, atakuje nasze dzieci, zachowuje się nieobyczajnie i tak dalej. No to, no to zróbcie coś, prawda? I to była racja. Także wiecie Państwo, jakby, no, czas był. Tylko Panie Przewodniczący, ja wrócę do pierwszego zdania. Nie kwestionuję zasadności ani sporządzania protokołu, ani udawania się radnych na tego typu wizje lokalowe, tylko mówię o stworzeniu narzędzia, które pozwoli wykonywać zapis. Pan chce, i rozumiem, że jakby Pan próbuje to zaproponować, to nie tyle kwestionowanie zapisu, ile sposób wykonania tego, tak, może na tym się skoncentrujmy. Po kolei, żebym nie skłamał, była 14, 15. 15, bo tutaj padło, Panie Przewodniczący, takie stwierdzenie, że intencją tej całej uchwały jest wzmocnienie kontroli społecznej. Tylko ja, proszę Państwa, ja nie widzę wzmocnienia w tym momencie, wręcz odwrotnie, takie osłabienie. Ponieważ jeżeli sam radny, który często może być sąsiadem takiej osoby, pójdzie na wizję, to gdzie my tu mamy obiektywizm? Do tej pory przecież radni uczestniczyli w takich wizjach, gdzie pracownicy... Panie Przewodniczący, jakby uwagi w tej formie były wtedy, kiedy to wisiało na WIP-ie jako projekt uchwały. No, mieliście czas, ja przepraszam bardzo, my oczywiście możemy to skorygować, ale znowu zaczniemy korektę, a Państwo, no jakby, znaczy tu jakby, ja bym bardziej skoncentrował się na tym, co kolega chyba 14. Ale ja do tego właśnie zmierzam, Panie Przewodniczący, że kwestia jest taka, że naprawdę ja, dzielnica 15, proszę, nie widzi, że radny sam pójdzie bez pracownika MOPS-u, bez osoby kompetentnej na taką wizję, bo już rozmawialiśmy. I czy jest szansa, żeby, mówię, my nie migamy się od pójścia, tylko nie jako jednoosobowe składy radnej dzielnicy. Nie wiem, żeby to były jednoosobowe składy. Natomiast, no wie Pani, ale dwóch radnych to dalej nie mówimy o kompetencjach. Tak jak do tej pory, czy pracownik MOPS-u może uczestniczyć. Ktoś, kto jest kompetentny. Ja tyle. To są mieszkania, to są rzeczy, które są naprawdę dużo warte, więc w taki sam sposób możemy odbierać inwestycje, chodniki, drogi. Znaczy ja rozumiem, że jest generalna sugestia,
aby zaproponować, jakby nie tyle kwestionować ten zapis, ale zaproponować procedurę, której rady dzielnicowy będzie elementem, tak, jakby to powiedzieć, proszę, mniejszego składu. Dobra. Teraz to nie jest tak, że opinia Rady Dzielnicy jest jedynym elementem składowym tej procedury przedłużania umowy na programu socjalnego. Oprócz tego oczywiście, że mamy opinię MOPS-u, ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby te dwie wizje pracowników MOPS-u i Rady Dzielnicy połączyć. Tylko musimy to skonsultować z MOPS-em, bo MOPS tak czy tak na taką wizję idzie. Zasięgamy policji, zasięgamy informacji na policji. Te wszystkie elementy, zasięgamy opinii administratora, te wszystkie elementy po prostu składowe decydują o tym, czy przedłużyć umowę najmu, czy nie. Natomiast jeżeli opinia Rady Dzielnicy, która będzie miała informację o zakłócaniu porządku rządowego, o tym, czy zasad współżycia społecznego, o tym, że ktoś jest uciążliwy, jeżeli napisze negatywną opinię, no to jest oczywiste, że to jest zamknięcie drogi. Znaczy nie, pani dyrektor, my się z tym zgadzamy. Tutaj padło fajne stwierdzenie, że połączyć po prostu tylko pracę MOPS-u z dzielnicą. Ja myślę, że jakby taka jest konkluzja, ale lećmy dalej. Nie, bo to trzeba iść po kolei. Dwunastka. Panie Przewodniczący, Państwo, ja podobnie jak tutaj kolega przedmówca mój z 14 dzielnicy, uważam, że na dzień dzisiejszy dzielnice nie mają narzędzi do przeprowadzenia tego typu wizji lokalnych. A to ze względu właśnie, o których wspomniał kolega, między innymi kompetencji osób, które byłyby wydelegowane do takiej wizji. Tutaj od razu chciałbym nawiązać, w jaki sposób to się odbywało, na jakiej zasadzie, czy delegacje, czy może jakieś inne rozwiązanie. Ponadto tutaj też by można nadmienić bezpieczeństwo. Czy tutaj jak kolega z 15 proponował, czy po dwie osoby, ale z drugiej strony no, też dwóch radnych dzielnicy delegacji do takiej delegacji, no też tutaj nie jest to tak. Ale słuchajcie, ja rozumiem, że poszła generalnie sugestia z tym obcem, to rozumiem, trzeba sprawdzić i generalnie pójść w tym kierunku, bo to jest jakieś rozwiązanie. 12, 7, 6, tak? Znaczy, ja tak powiem szczerze, to nie jest kwestia, wydaje mi się, kompetencji po prostu. Przecież my to robiliśmy do tej pory w formie uchwały, prowadziliśmy tego typu, bez wizji. Tylko podejrzewam, że musimy porozmawiać tylko właśnie o kwestii odbywania tej wizji i tylko ta kwestia jest. Wszystko inne się nie zmienia i myślę, że po to się spotkamy. Teraz no, dobrym pomysłem jest być może połączenie takie z pracownikiem MOPS-u wizji, tylko musimy pamiętać, że w tym momencie co będzie, musimy jeszcze od razu ustalić tym dokumentem. Protokół czy uchwała Rady Dzielnicy? Protokół, na podstawie którego będzie uchwała. Może być tak, że pracownik MOPS-u może mieć inne zdanie niż przedstawiciel dzielnicy. W związku z tym mogą obojętnie napisać tego samego protokołu, prawda? Tak, więc dzielnica później podejmuje uchwałę. Przecież do tej pory też chodziliśmy, nie wiem jak panowie, po sąsiadach i pytał radny sąsiadów, jaka jest sytuacja. Nie było tylko dróg. To się nie zrozumiało. Panie dyrektorze, obawiacie po prostu przeprowadzenia tej dzielnicy. Mnie się wydaje, dlatego, że boicie się Państwo jakiejś agresji tych ludzi, tego, że oni Was nie puszczą. Proszę Państwa, oni się starają o zawarcie umowy najmu. Jeżeli im na tym zależy, oni składają na wniosek o przedłużenie, oni wiedzą, że chcą, znaczy mają świadomość tego, że po prostu brak otrzymania tego lokalu to jest eksmisja, po prostu eksmisja tego lokalu. Po trzecie, oni będą uprzedzeni o tym, że Państwo przyjdziecie, bo my będziemy informować w całej procedurze przedłużania umowy najmu, oni będą mieć informację, że w lokalu będzie przeprowadzona wizja. W związku z czym Państwo już uczestniczycie w takich wizjach, bo przy przygotowywaniu wizji mieszkaniowych takie wizje są organizowane w lokalach, w zasadzie w lokalach osób, które zajmują się o lokalu gminy, gdzieś tam go dostaną. Tu jest jeszcze inna sytuacja, bo te osoby już mieszkają u Państwa i chcą nadal mieszkać. Nie zależy na tym. W związku z czym no ja nie widzę tutaj takich zagrożeń, jakie Państwo macie, no nie wiem, gdzieś tam w podświadomości. Natomiast oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje,
sytuacje takie, że ktoś Państwa nie wpuszczy, wtedy po prostu no, wpisujecie, że nie została przeprowadzona wizja, bo posiadasz lokalu, że mówił po prostu wpuszczenia do lokalu i tyle. No. Dziękuję. Proszę Państwa, jeśli, ja po pierwsze nie rozumiem, oprócz jednego przedmówcy, nie rozumiem problemów u innych przedmówców i może dlatego, że może robiliśmy to inaczej. Otóż chciałem kolegom przypomnieć, przepraszam, koleżankom, panią również, bo pewnie wiedzą, że od 2007? Od 2007 roku nie ma już mieszkań komunalnych w Krakowie. Ci, co mieli kiedyś nowo przyznawanych, ci, co są, mieszkają w mieszkaniach komunalnych, mają tytuł do lokalu. Od 2007 roku wyłącznie są mieszkania socjalne. Miasto przyznaje mieszkania socjalne, które nie są mieszkaniami przyznawanymi na stałe, tylko na czas określony na ciebie, na który wiele lat? Znaczy, z reguły potem jest na 3 do 5 lat. Ja tylko uzupełnię, żeby nie poszło, że generalnie umowy na jego lokalu socjalnego w dwóch przypadkach są tylko umowy na czas nieokreślony, a mianowicie w razie przyznania lokalu zamiennego, bądź w przypadku lokali zamiennych, jak przenosimy z jednego lokalu pustego na drugiego. W związku z powyższym, tak naprawdę wszystkie mieszkania przyznawane na dzisiaj są mieszkaniami socjalnymi. Czyli rozczytując ten socjal, to znaczy, jeżeli komuś z zarobków wynika, iż nie jest w stanie, znaczy wymaga potrzeby gminy, czyli nas wszystkich, społeczności i pomocy, to dostaje tytuł do lokalu socjalnego. Jeśli nie, to znaczy, że swoje potrzeby mieszkaniowe musi załatwić we własnym dekacie. I idąc dalej. Nie zdarzyło mi się przez ostatni, jak odkąd pamiętam, a Podgórze, Stare Podgórze to jest podobne w strukturze do zabudowy Starego Miasta Kazimierza, bo głównie tam są te mieszkania, miasto posiada te swoje zasoby mieszkaniowe, żeby były jakiekolwiek problemy w mieszkaniach socjalnych, o tym dlatego, że to, co mówi pani dyrektor, ci ludzie się starają. Często jest tak, że w wydziale coś tam to wiemy wszystko, ale do procedury. A mogę dokończyć? Ja tylko chciałem wyłuszczyć myśl do końca. Otóż nie zdarzyło mi się, żeby ktoś nas nie puścił, ani było często tak, że jak nawet wydział gdzieś się papierek zawieruszył i gdzieś tam miesiąc czy dwa tygodnie poszło, to sam mieszkaniec przychodził i mówi, wiecie Państwo, jak nie podejmiecie uchwały, a już to dwa miesiące gdzieś tam krąży po urzędnikach, ja będę płacił czyż wolnorynkowy, albo grozi mi eksmisja. A na to mnie nie stać. W związku z tym to jest wspólny interes tego, co się stara i nas. Często jest tak, że za pierwszym razem często wizy nie wychodzą, dlatego że kogoś nie ma w domu. Przecież my nie mówimy, że zostawiamy kartki wcześniej, że przyjeżdżamy, będziemy o godzinie 18, bo ludzie nie w tym dniu, bo robi się to w sposób niezapowiedziany. Jeśli chodzi o wchodzimy do mieszkania i na co się zwraca uwagę? Czy jest tam jakaś patologia, czy to mieszkanie jest utrzymane? Rozmawiać się z sąsiadami, nic się z tego powodu naprawdę złego nie dzieje. Ja bym się tego nie bał, bo jeśli dzielnice występują w kompetencje i chcielibyśmy mieć wpływ na to, co się dzieje u nas, to jest to właśnie ważny element, że na imieniu gminy patrzymy, żeby ci ludzie, którzy korzystają z tego, no co by nie powiedzieć, wspólnego dobra, żeby byli ci, którzy naprawdę im się to należy. I słusznie tu kolega, odniosę się od razu do sprawy, jedna rzecz nie jest uregulowana. Uregulowana jest tych wyjść radnych i sformalizowania procedury. Dla mnie to było pytanie, czy to, no to za chwilę mówimy o tym, o czym chciałem wrócić. No nie jest to po prostu radnych za dzisiaj, że jest delegacja. I jest problem, bo jak tego jest dużo, to po prostu nie jest to płatne, ciężko znaleźć. Mówmy otwartym tekstem, że to nie jest uregulowane. I no, jak trzeba czasami dwa czy trzy razy podejść, bo po prostu całuje się klamkę, bo się nie mówi, kiedy się przyjdzie, to jest to problem. Natomiast innego problemu, ja widzę jeszcze inny problem, oprócz tego jednego. Otóż przedtem w uchwale, w związku z ochroną danych osobowych, wpisujemy numer sprawy, wpisujemy imienia, nazwiska, nie wpisujemy nic. Ale ten protokół, który załączamy, są pełne dane personalne. Pytanie o załącznik do uchwały. Bo zasadniczo nie możemy tego załącznika dołączać do BIP-u i on potem gdzieś jest w obrocie dokumentu. I jest pytanie... No musi być, bo jeżeli jest protokół, to jeżeli jest uchwała, to jest na podstawie jakiegoś protokołu. Rozumiem, że jest to załącznik. No bo Państwo nie czytujecie samego. Nie może być koła uchwała. Zgodnie z pismem wydziału. Ale uzasadnienie jest ogólne. Ale teraz mamy sformalizowaną sprawę
tych protokołów, w związku z tym pytanie, czy traktować to jako załącznik do uchwały? Czy jako osobne? Jeżeli mogę dwa słowa. Tak. Do tej pory już opiniowaliście Państwo na podstawie jakichś dokumentów. Tak, policji, policji, protokoły z policji, czy też wywiad środowiskowy MOPS-u nie był załącznikiem do uchwały. Więc ja nie widzę podstawy. Ale ten protokół, który teraz Państwo daliście, bo tam oświadczenie na nie piszą, że są niespowinowaceni. Jest taki, jest taki, że no to radni piszą oświadczenie, że są z nimi tam, nie, jest taki zapis o tym tam było w tej preambule, że oni mają, nie są w jakiś sposób tam. Proszę zobaczyć, nie ma czegoś takiego. Chyba, że u mnie ułożyli, bo było również wzór, który mogą ustalać same dzielnice. I komisja... Zgodnie z przepisami, rada dzielnicy wydaje opinię. Tak. Co z tym dokumentem? Czy jest to załącznik do uchwały, czy nie? Nie. Tak jak te posiadane dokumenty, to nie jest załącznik do uchwały. Brakuje tylko żebyśmy wyjaśnili. Proszę Państwa, tu pisze kolega z 14 chyba chciał się zabrać. Ja proponuję tak. Konkluzje z tego, co tutaj Państwo mówiliście, są następujące. Po pierwsze, zaproponować wspólne działania MOPS i Rada Dzielnicy. Po drugie, protokół jest podstawą, ale nie jest załącznikiem, ani te dokumenty nie są załącznikami do uchwały Rady, które są potrzebne. I po trzecie, rozumiem, że trzeba uregulować sprawę delegacji, a może nawet po pierwsze. Tego, co tutaj było słychać, to... Panie Przewodniczący, nie, nie o to chodzi, bo na te wizje lokalowe ja jeżdżę, nie otrzymuję dodatkowego wynagrodzenia za delegacje, tak zwane. Natomiast jeśli w danej dzielnicy, to nawet nie mówię o swojej, nie w swoim interesie, jest dużo takich wniosków, to członkowie zarządu nie będą w stanie tego zrobić i trzeba będzie się posiłkować radnymi i faktycznie dobrze byłoby uregulować te kwestie, skoro normalna delegacja jest płatna. Tak, to tak. Tu jeszcze pan chciał, jeśli można, bardzo proszę. Ja byłem na takiej wizji i jest w tym problem, jest, nie ma problemu. Ci, co starają się, bardzo chętnie wpuszczają, rozmawiają, wszystko w porządku. Byłem są kazani, nie było tam było podpisać, to w porządku, ten, ale teraz jak jest podpisać, nie chcą gadać. Czy powiem, jak my to robimy? Ja tej pory też chodziłem, oprócz tego było. To wszyscy odpowiadali, tak, w porządku, albo nie w porządku, bo ja zależy, jak bo miałem też taką rodzinę, pan kierownik, coś, to już pośle, nie ma. Piętnastka, dziesiątka. Tylko urażony byłem przez kolegę przewodniczącego, że się... Dla mnie, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy, cały czas podkreślamy o jawności, przejrzystości, czystości, żeby nie było żadnych pomówień, po to jest potrzebna przynajmniej wizji piętnastki, taki zespół stworzony nie tylko radny, tylko właśnie przedstawiciel MOPS-u, czy może jeszcze jakiś inny przedstawiciel naszego wydziału. Do tego zmierzam. Nie boimy się chodzić, powtarzam, nie potrzebujemy za dodatkowych weryfikacji pieniężnych. Mówię w imieniu piętnastki oczywiście, tylko chodzi mi o tą jawność, przejrzystość i czystość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziesiątka. Ja tutaj do dzielnicy piątej taka podpowiedź. Otóż ja nie widzę żadnego... 14. Przepraszam. Znaczy nie widzę żadnego problemu z uczestnictwem członków zarządu w tych wizjach, ponieważ przez dwa lata w dzielnicy 10 do tej pory ani jeden członek zarządu nie uczestniczył w ani jednej wizji, a mieliśmy kilkadziesiąt. Wszystkie te wizje bierze na siebie Komisja Pomocy Społecznej i śmiem twierdzić, że zarządu nawet to specjalnie nie interesuje, bo to jest kwestia zbyt mała, żeby zajmował się ten zarząd. Więc wtedy śmiało można to scedować na Komisję Pomocy Społecznej po sprawie. Tam jest kilku radnych plus przewodniczący komisji. Po co zarząd to w ogóle robi? Tak, my tak robimy, a czy u was tak będzie dobrze, to już nasza sprawa. Ostatnie zdanie, Szczęsny Filipiak, Kuzi. Tak. Ja mam tylko obawy co do zespołu z pracownikiem MOPS-u, bo w tym momencie trzeba będzie wyznaczać godzinę mieszkańcowi. Pracownik MOPS-u nie będzie mógł tak jak my dwa, trzy razy pobyć, dlatego że to jest nasz sąsiad najczęściej w okręgu i to będzie
duże utrudnienie, więc wydaje mi się, bo ja z początku, jak myślałem, ten problem będziemy poruszać, a przyznaję się, nie śledziłem tego tematu, to myślałem, że naprawdę coś złego się stało, ale dziś widzę, że nic złego się nie stało, wręcz umocniliśmy naszą rolę, że tak powiem, pozycję. Muszę powiedzieć, że na początku byłem troszkę zaskoczony, bo jako jeden z pułapsorów tych uchwał dążyłem zawsze do tego, żeby rola dzielnicy, wtedy kiedy przemieniliśmy się ze strony ochrony informacji, prawda, kiedy okazało się, że możemy pewne rzeczy sprawdzać, policję i tak dalej, żeby rola dzielnic była też tutaj jakoś zachowana, szczególnie, że w poprzedniej kadencji, kiedy mieliśmy do czynienia z tymi problemami mieszkaniowymi, to przewodniczący i radni dzielnic zwracali na to uwagę i żądali tego typu działań. Myśmy nie zmieścili tego w uchwale w 2007-2008 roku, natomiast no teraz już wypadało to zrobić. Jeszcze pan finansowy, jak pan to mówi? Przypomnę o takiej sprawie, że również przecież jesteśmy zdolni do tego, żeby chodzić na wizję lokalną do rodzin, które się starają o przedział, tak? I chodzimy z pracownikami z MOPS-u i w zasadzie nie widzę przeszkód, żeby dokładnie taką metodę zastosować w tym przypadku. Więc ja rozumiem, że wstępnie żeśmy to ustalili. Jak to zostanie wdrożone, to będę prosił panią dyrektor, że na pewno taką propozycję zrobimy. Jeszcze pan dyrektor Czarny i na tym ten punkt będziemy kończyć, bo... Jeśli pan przewodniczący pozwoli, nie w tym punkcie, ale czuję troszkę wyrzuty sumienia, że nie tak jak powinienem, bo przedstawiłem panią Grażynę, która tutaj jest ze mną. Otóż chciałem powiedzieć, że pani Grażyna nie dość, że jest kierownikiem działu przygotowania naszych remontów i inwestycji, to jest nie dość, że inspektorem nadzoru, na razie jedyną w tym zespole, ale również fachowcem od zabytków. I dziękuję za możliwość. W ten sposób płynnie zakończyliśmy pod tytułem omówienie zasad opiniowania przez Radę Dzielnic zawarcia ponownych umów lokalizacji. Szanowni Państwo, przejdziemy.